Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy Assassin's Creed Brotherhood i idziemy teraz zniszczyć ostatnią wieżę bordziów, którą tutaj mamy. Ja nie przejdę na drugą stronę tędy, ale tędy już chyba tak. Okej. Udało się. Pyk. 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 Gin. Dobra. Drugi. Witam się jeszcze trzeci, ale my sobie wejdziemy tutaj. Okej. I chyba na dole jest ten dowódca, jeśli się nie mylę. Hech. Dobra. Poczekamy, aż mi zejdzie po prostu poszukiwanie mnie. Tam wparujemy i narzucimy bombę dymną. Nigdy. Znaczy, jakoś mi nie wychodzi robienie tych podwójnych zabójstw tutaj. Nie wiem. Hello. Próbował uciec. Niespecjalnie mi wyszło. A, też jeszcze na wieżę wejść. O, teraz mi wyszło. Podwójne zabójstwo. Nie wiem, czemu zazwyczaj nie działa, a tutaj nagle zadziałało, kiedy nie trzeba. Nie wiem, jakoś. Te podwójne zabójstwa były potem lepiej zrealizowane. W następnych częściach dopiero. Czas stąd wyjdę. Jakie mam stąd wyjść? Tędy. Chyba tędy. O, jest wyjście. I trzeba wejść na szczyt. Na szczyt wieży musimy wejść sobie. Nie powinni nas wykryć teraz. O, jak ładnie, proste wejście mam nawet. Ojejku, jej, trzeba wejść na górę samą. Okej. Udało się. I palimy. No i okej, ostatnia wieża bordziu załatwiona i tutaj od razu blisko mamy chyba jakiegoś właśnie rekruta, którego możemy od razu wziąć, uratować. No, nie zabiję dwóch na raz. No dobra, to robimy tak. Okej. The liberation of Roma has begun. Many thanks for your aid, but they will hunt me down. I cannot remain. Will you take me with you, signore? Okej. Spoko. Da się załatwić. Dobra, ale teraz musimy wrócić na górę. Z powrotem, tak więc pospinamy się. A dobra. Nawet nie tak trudno będzie.
tutaj po prostu i chcę sobie wrócić ten rejon. Tutaj tak, czy mam coś do odbudowy, jako tako? Akwedukt. Akwedukt. I tutaj też mam akwedukty i chyba muszę je podbudować wszystkie, to wtedy mi się otworzy droga do tej. Do... ostatniej, znaczy do kolejnej tej kryjówki, katakumb. Tak więc, dobra, idziemy w prawo. Idziemy w prawo, naprawimy sobie ten tutaj, to co mam do naprawienia tutaj. Czy to będzie akwedukt? Chyba to będzie akwedukt. Tak, to będzie akwedukt. Więc naprawimy tutaj akwedukt, potem pójdziemy dalej, naprawimy gdzie indziej, ponaprawimy wszystkie. I to nam otworzy drogę do kolejnej... No kurde! Do kolejnych katakumb, które myślę, że sobie zrobimy, ponieważ akurat je chcę zrobić. I mam nadzieję, że się nie zbagują tak, jak się zbagowały te... machina Leonarda. Bo to było złe. Co się stało z tą bombowcem. Ogólnie jest jeszcze taka... powiedzmy dodatkowa kampania fabularna w Brotherhoodzie, którą myślę, że też nagram. Tylko już po skończeniu głównego wątku to zrobię. Bo to... nawet jest tak zrobione fabularnie, że właśnie to jest po tym, po skończeniu rozgrywki. Jak się robi to w trakcie po prostu kampanii normalnej, znaczy tak jakbyśmy teraz zaczęli to robić, to serio dziwnie wychodzi i dziwnie to wygląda, bo po prostu Ezio jest tam parę lat starszy niż teraz, już wszystko jest pod wydarzeniem z gry i źle po prostu to niszczy całe wczucie się w rozgrywkę. I tak, tutaj sobie naprawimy tych dwóch jeszcze, by jeszcze bardziej zwiększyć mój zajebiście wielki przychód. Naprawimy te dwie rzeczy i potem skoczymy ponaprawiać tamte na wschodzie akwedukty. O, i wszystkich kraców odnowiłem. Jak miło. Tak jeszcze, czy coś u Ciebie mam do kupienia? Nie bardzo, obrazy mogę kupić, ale bez sensu, map też nie chce mi się kupować. Czy nie widzę potrzeby po prostu. Tutaj sakiewki jakieś. Co najwyżej to mogę. W sumie czemu nie? I gdzieś tu powinien być tunel. Jest. Mamy też misję tego agenta templariuszy, ale myślę, że też się potem porobimy. Jakoś bardziej pobocznie. Zresztą tak myślę, że potem nie zrobić paru odcinków takich rzeczy bardziej pobocznych, tych zabójców, porobić, żeby pozabijać te cele i tak dalej. Ale jeszcze zobaczymy. Na razie idziemy zrobić katakumby w tym odcinku. To też dzisiejszy cel. Interakcja i... czego jeszcze nie mam? Nie mam tego. Okej. I forum rzymskie. A, jestem tutaj. Czyli tych dwóch tylko nie mam. No dobra, to chodźmy do term. I tam sobie pobiegamy, porobimy te akwedukty. I mam nadzieję, że to mnie odblokuje po prostu te katakumby. Tak myślę, że po prostu tam trzeba zaleźć wodą to. Dobra. Gdzie jest... tak. Tutaj mamy... akwedukt. Potem kolejny tutaj. Tu. I tu będzie tyle, czterech. Dobra, no to idziemy sobie tu, załatwimy sobie to miejsce, potem
przebiegnę. Potem się tepnę w sumie tutaj i tak to załatwimy. Dobra, czyli teraz w lewo. Prawo. Jejku. I możemy też asasyna wyszkolić kolejnego od razu. Jak już tu jesteśmy. Co jest w sumie dobrym pomysłem. Asasyni. Dobra, mamy tą dwójkę. Myślimy na jakieś zlecenie ich. Może nie na takie. Nie na takie. Coś takiego. Dobra, może nie przesadzajmy z poziomem trudności. To jest, mówię, to jest za duży ten... różnica, bo... Kalkuta. Bo czwórki są za łatwe, a piątki są za trudne i tak do dupy to jest zrobione. Za przeproszeniem. Chyba, żeby... Tak, ja będę szukał misji odpowiedniej. Chyba nie znajdę. Dobra. To tak się levelniesz pole leveli. Przynajmniej więc chodź. A ty chodź tutaj. Okej. Dobra. Zrobione. Asasyni wysłani, tam też się podleveluje ładnie. A my możemy iść dalej. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku idę. Troszkę zobaczyłem z trasy. Tum 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 tum. Dobra, już mi... Postaram się, żebym już nie odbijał specjalnie. Dalej. A, i nie będę nucił, śpiewał. Znaczy, pewnie będę, więc... Dobra, może nie będę obiecał, że nie będę, jak i tak będę. A, postaram się. Tak nie wyjdzie. Dobra, nieważne. Musicie zdzierżyć to. 12 tysięcy na 20 minut. Czemu ja tyle nie zarabiam w normalnym życiu? Aj! Dobra, to załatwione. Oki. Lolololololo. I Ezio, nie wariuj. Idziemy tu. Robimy to. No i skaczemy do drugiego akwiduktu. Tak, nam tu zejdzie troszkę i pewnie ten odcinek się przyciągnie, się na bank przyciągnie. Bo już trochę czasu straciłem. Chcę zrobić katakumby. Tutaj. Nie wiem, czy muszę wszystkie naprawić, czy wystarczy jak część naprawię, ale zrobię wszystkie na wszelki wypadek. Po prostu. I to mamy gdzieś tą stronę. Zaczęto skorzystać z tego, że mam wskazane na minimapce, gdzie mam północ. Więc... Dobra, tego typu zostawimy. Okej. Okay. Śmieję się, że ten odbudowany akwedukt też jest taki dalej zniszczony. A oni... Odbudowuję go tak, że wygląda jak stary i nie widać tego, że jest nowy w tym miejscu i tak dziwnie. Nie no, jak już odbudowują takie coś jak Fedek, to jednak by no, raczej to porządnie zrobili. O, lecimy dalej. Tutaj. I będzie trzeba pozałatwiać dalej rzeczy tutaj, akwedukty naprawiać.
jesteśmy w tym miejscu. Gdzie najbliższy akwedukt? Najbliższy akwedukt mam pod nosem. Tak lekko na północ. No zresztą widać, że akwedukt jest zniszczony po prostu. Tum, tu, rum, tu. Mógłbym to powycinać, a tak nie chce mi się. Nie wiem, jakoś przy Total Warach i tak dalej, jakoś chce mi się domontować, przy Assassinie jakoś tak nie bardzo, żeby to ciąć na kawałki. Kunik, płotka. Płotka! Płotka! To ty! Dobra, teraz tą stronę. Okej. Okay. Misja dokończona sukcesem, chciałbym skoczyć. O koniu! Dobra, nieważne, idę piechotą. Będzie szybciej. I wait, skupiłem się. Gdzie mam kolejny ten? Akwedukt i o. To. To mam tutaj po drugiej stronie po prostu i tutaj mam dwa akwedukty. No dobra, czyli mogę się przebiec. Trzeba naokoło być, albo zrobić YOLO! Myślałem, że tak majestatycznie skoczy jak do Stogusiana, ale tak troszkę nie wyszło. No trudno. Teraz windy użyjemy. Tak teraz pomyślałem, kurde, ktoś ściąga te... tą przeciwwagę na windę jednak. A potem EC tego używa, by wjechać na górę i ten biedak, który to wcześniej ściągnął, musi potem znowu to wciągać, a potem EC znowu tego używa. I tak kółko, i to smutne. Troszkę. Dobra. Wait. No, my tak blisko Koloseum jesteśmy w ogóle. A tak się patrzę, kurde, czemu mam Koloseum przed sobą? To jednak blisko jest. Dobra, idziemy tędy. O ile dam radę zejść? YOLO! Dam radę. No i tu też widać, że akwedukt jest zniszczony. My możemy na niego wejść. Może nie teraz. A może jednak miałem wejść na ten akwedukt? Dobra, tutaj mam wejście. Nie wiem, czy tak mam się dostać do tej świątyni Romulusa, ale no wiecie, no spróbuję. Zawsze mi to skoczy dochody, więc okej. Nie będę narzekał. I ostatni był w jakąś tą stronę, nawet widzę go, więc okej. O! Miałem rację! Ha! Dobra. Pamiętam dobrze, że to o to chodzi. Tak więc, yes! Udało się. Zajmiemy się asasynami. Na szybko, a potem lecimy do Term. I tak, tutaj już awansowanie maksymalne, ty teraz awansujesz dalej. Też. Już same dziewiątki mamy. Nice. Dobra, zlecenia. Coś trudnego. O. I tak. T
ty i powiedzmy ci też, że pełnego levelu nie mają. Ten rozpocznij misję. No i tutaj wszystko jedno koło wyślę. Londyn, Kalkuta, Lizbona. Kurde, nie mam takich misji na 4 gwiazdki. A mam taką na 3. Dobra, ty idź tak dla zabawy tam. Tak by zdobyć pieniądze głównie. Bo czemu nie? No i gdzie mam. Dobra, już widziałem, gdzie mam ten. Tu kanały. I termy. Południowa kampania. A, tego nie zrobiłem jeszcze. To w sumie jest blisko, więc dobra, jeszcze sobie odblokuję to, bo mam po prostu fazę, by wszystko odblokować. Teraz, więc przebiegniemy się tam, bo to jest dużo, bo właściwie. No więc się możemy przebiec. Zaraz się okaże, to jednak nie tuż obok i się nalatam. Nie, chwilę, gdzie to jest? A, bo południowa kampania była to, co ja byłem, dlatego to było na szaro. Baka! Kurde. Dobra, sorry, nie, jednak nie powinienem nagrywać przed, nie wiem, obudzeniem się bardziej. Tak, stanowczo. I teraz znowu zrobiłem kółko dziwne i znowu tracę czas. No dobra. Jesteśmy na miejscu i teraz będziemy mogli sobie wejść tutaj. No właśnie. Wcześniej po prostu nie mogliśmy dosięgnąć tego miejsca, bo tu wody nie było. A teraz woda się tu wlewa, więc... Hops. I tutaj możemy się dostać. Skrzynka jeszcze. Okej, i lecimy. Ta. Nawiasem mówiąc, ta zbroja, którą odblokujemy tutaj, jest licha. Znaczy, mi się nie podoba strasznie. Zresztą zobaczycie, jak ją odblokuję. Znać kapliczkę Rumbusa. Dobra, jakie mam ten? Nie stać więcej niż 10 punktów zdrowia. Dobra, dopóki nie będą do mnie strebusze nawalać, to luz. We have recruited many new men to our cause. I merely speak the name Romulus and they obey. Bene. Our prophecies move them as predicted. Together we will create a new religious harmony. Assassino! Mobilize your followers! Daj nogę. Dobra, tamtego gonimy. Lul. Dobra, nie chcę się ich zabijać. Mam go zabić czy złapać? Bo złapać. Kurde. We must kill the assassin. Romulus commands it. Ezio, taki badass po prostu. Dobra. Easy. Spill his blood. Aha. Kolejni samobójcy. Okej. Troszkę na chwilę mnie zaskoczył. Ktoś jeszcze? Skrzynkę zdążę otworzyć. Dobra, na górę. Hej, typ. Kill him.
Dobra. Dobra, stracimy poprzedni czas. Troszkę, ale nie przejmujemy się. Tak. Dobra. No i tutaj kolejny będą na mnie czekać. No, zdradził się troszkę. A, dobra, chodźcie. Easy. A, dobra. No cóż. Załatwiliśmy ich, tak więc możemy wejść na górę teraz. Sobie jakoś. Tam musimy się dostać. No co, tędy jakoś pewnie. Ops. No jasne, piękną drogę mamy. Cześć. Lul. Nieważne. Jednak nie tędy. Tędy, nie tędy. Jak tędy? Nie, nie tędy, dobra. Czyli tutaj tylko przeciwnicy byli. Czemu nie? Tutaj? Ej, no gro! Dobra, mogę wejść tu? Skrzynka! Jej! Jej! Skrzynka! Chodźmy na górę. Dammit. Udało się. Nie wiem. Wait. Chwila, dobra, wiem. Chyba wiem. Musimy naokoło tak kompletnie pójść sobie. Serio, Ezio? Zawiodłeś mnie teraz. Tak, tutaj. Tu. Zastędy, owędy. Tutaj możemy skoczyć. Ops. Tam ci nas nie widzą. Oczywiście. Nie spychaj mnie z muru. Wow. Okej. Kolejna flaga. 14 dopiero. Ale jak mówiłem, no ja tych flag nie zbieram zwyczajnie. Więc ten, wiadomo. Będę miał ich mało. No jest na miejscu. Cholera. Dobra, płyniemy. No. Nie! Nie ma! Fuck! No. Teraz na drugą stronę. Ops. Cześć. A nie mam czasu, sorry. Tak to bym cię zabił, serio. Ale serio, no spieszy mi się. Fuck. Dobra. Udało się.
is at hand, assassin. Wiesz, ile osób to mówiło już? Appease Romulus. Kill him. Okej. Okay. Hello. Tylko 8? Tak, wożownicy. Trzeba ich z wszystkich tych ściągnąć. No za tak kiedyś. Dziękuję. Jesteście martwi. Wszyscy twoi ludzie się żyją. A, dobra. Aha. Learn all those lies from your Borgia masters. I speak the truth. It is you who tell the people lies. Okay. Give me the code sheet. All I will give you is death. No. Dobra, spam. Okej. Koniec. Nic nie miałeś przy sobie. Z młodego. A, tam na górę trzeba wejść. Jakoś teraz. Jak on się tam dostał? W ogóle coś jest, ojejku. Dobra, trzeba pokombinować. Na przykład tak. Hops. Ile? Lul. Dobra, chwila, jak ja tam wejść. Nie pamiętam. No, byłem pewny, że mam zaskoczyć tam, ale jakoś tak gra mi nie pozwala. Okej. O! Jest! Już się będzie zbugowało się coś. Okej. Tam mam jeszcze skrzynkę. Pójdziemy po nią, czemu nie? Półtora tysiąca. Majątek w tej chwili już. Mhm. I mamy skarb. Mhm. Zwój Romulusa IV. Otworzyłem wrota. To, co czekało na mnie w środku, zmieniło mój sposób patrzenia na świat, wstrząsnęło posadami mojej wiary. Każdy element jest ogniwem łańcucha, który został ukuty przez coś, co już dawno odeszło. Bo czyż może to jeszcze istnieć? Uspokajam samego siebie i ruszam w stronę światła. Duchy kłębią się w mojej głowie. Pają mnie cały czas do przodu. Nigdy nie widziałem budowli o takim rozmachu skąpanej w takim widmowym blasku. Coś leży na środku komnaty, coś potężnego, ale nie mogę się do tego dostać. Z pewnością zostało stworzone rękoma bogów. Tylko pytanie, których?
Przysiedliał wyrasta w prości ziemi. Chciałem uciec od tego szaleństwa, ale wiem, że i tak będę musiał tu wrócić. Sparłem się na nim dłonią i wzrok został mi odjęty. Wypełnia mnie prorocza moc. Oto widzę Rzym w płomieniach i wiem, że trzeba działać. Okej. Okay. No, ja to miejsce znam już. Więc ten tego. I mamy 5 na 6, czyli jeszcze jeden. Nam potrzebny jest do skończenia tej historii. A, o tych pieniędzy. Wychodzimy. No i teraz ciekaw jestem, czy od razu mi się odblokują kolejne katakumby, czy dopiero... Hydraulik. Mario! Zostałem osiągnięcie z tym... z taką rurą jak w Mario i opis Hydraulik. A easter eggi everywhere. Dobra, wychodzimy. I teraz chciałbym zobaczyć. Ale kolejnej... Nie wiem, bo przynajmniej jeszcze jedna była. Ta Romulusa, bo potrzebujemy 6 kluczy, by wejść tutaj, bo tu mamy zbroję. No, czyli musimy czekać do kolejnej sekwencji jednak. No dobra, tak więc myślę, że na koniec odcinka jeszcze sobie blokujemy to tutaj, co mamy na południu. Szybko się tam przebiegniemy. Myślę, że długo to tutaj nie zajmie, a sobie po prostu odblokujemy jeszcze więcej rzeczy. Czy ja wejdę tutaj? Tak, chyba średnio. Stanowczo średnio. Dobra, tam muszę iść. Jejku, mam 24 tysiące w banku. Będzie trzeba to wypłacić. No, na szczęście tutaj mam bank od razu, więc luz. Hops. Tutaj. Nie wybrałem pieniędzy z banku. Dobra, zaraz to się zrobi. 6 na dzień stajni odnowionych, świetnie. Ej, mam skrzyneczkę. I serio, ja szkoczę ten odcinek, bo on się przedłuża. Tylko chcę tutaj odblokować sobie wszystko. No i dobra. Tutaj chyba wszystko mamy odniewione już. Czy jeszcze coś zostało? A, tutaj jeszcze marszant i... medyk. No dobra, przejdźmy się już. To jest niedaleko. Oj, przepraszam panią. Miałem śpiewać. Mniejsza. O, i tutaj ostatni medyk w tej okolicy. Dobra, mamy odnowione i jeszcze większe przychody mamy w ogóle. Jakie teraz mamy przychody? Tak z ciekawości chciałbym wiedzieć. Czy
14 tysięcy. Ice. Dobra, no to w takim razie w tym jest kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało i zapraszam was do kolejnych filmów z Assassin's Creed Brotherhood. Bye bye!